Sztuk Triathlon 2014, Darek Kowalski, czyli trzeci zawodnik dzisiaj na dystansie sprinterskim. Darek, brązowy medal mistrzostw Polski, nie lada sukces, co? Jasne, pierwszy sukces na tym dystansie. Generalnie na dystansie olimpijskim się nie udało. Na szczęście dzisiaj zdecydowanie lepsza dyspozycja, można było powalczyć, no i są tego efekty. Słuchaj Darek, no ty generalnie w tym roku masz naprawdę udany sezon, bo ten mistrzostwa Polski na akwatlonie, mistrzostwa Polski na super sprincie, nie? To wiadomo, że tam trochę niższa ranga, no ale dzisiaj jest też jeszcze ten kolejny medal, naprawdę udany rok. Tak, bardzo. W sumie nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że miałem trochę przerwy i te poprzednie lata nie były za udane. Na szczęście w tym roku trochę zmieniłem treningi. Trenuję z Jędrzejem Przybylskim, który mnie prowadzi. Na szczęście ta współpraca nam się opłaca i są tego efekty już kolejny raz w tym roku. No bo rzeczywiście akwatlon, super sprint i dzisiaj sprint, także super, bardzo się cieszę. Jędrzej dzwonił nawet do mnie, zniecierpliwiony, jak tam ci poszło, bardzo się ucieszył. Pozdrawiamy go, niedługo będzie okazja posłuchać z Jędrzejem Przybylskim większej rozmowy, która jest w przygotowaniu. Ty, Darek, byłeś jedną nogą poza sportem już. Cieszysz się, że jednak zostałeś? Tak, rzeczywiście. Przychodząc na studia, no moja droga trochę ze sportem rozeszła się i już byłem bardzo blisko, żeby opuścić rzeczywiście kręgi sportu, kręgi triatlonu. No ale udało się gdzieś tam w ostatnim momencie jakoś się poruszać. Rok drugi był kiepski. No ale na szczęście już myślę, że na takich dobrych torach jestem i będzie jeszcze lepiej, mam nadzieję. Super, słuchaj Darek, teraz przed tobą trochę potrenujesz w górach, tak jak mówiłeś, a potem widzimy cię w Poznaniu u siebie na ćwiartce, nie na połówce. Dokładnie, jadę właśnie dzisiaj jeszcze do Zakopanego z Kuźnią Triathlonu. Będziemy na zgrupowaniu szykować formę. Tydzień po tym obozie będą Mistrzostwa Polski i sztafet jeszcze, także może tam powalczymy klubowo. I potem rzeczywiście będę w Poznaniu na jednej czwartej. No i na pewno będę walczył. Dobra, dzięki, że miałeś Darek za rozmowę, raz jeszcze gratulacje. Bardzo dziękuję.